Projekt pod nazwą Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło wielką szansę rozwoju i zbliżenia naszej gospodarki do poziomu najbardziej rozwiniętych państw członkowskich. Unia Europejska przeznaczyła do wykorzystania w latach 2007-2013 środki finansowe uruchomione w ramach trzech funduszy. Jednym z nich jest Fundusz Spójności, którego działalność obejmuje zadania związane m.in. z infrastrukturą dotyczącą ochrony środowiska. W ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, realizuje projekt pod nazwą Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zakres prac jest szeroki i obejmuje wybudowanie ponad 102 km sieci kanalizacyjnej oraz renowację około 19 km istniejących kolektorów sanitarnych. Zmodernizowana zostanie również oczyszczalnia ścieków przy ulicy Henrykowskiej wraz z kompleksowym rozwiązaniem gospodarki osadowej. Mimo ogromu prac, wszystkie muszą zostać wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2015 roku. Znajdujemy się na ulicy Zawadzkiej w Tomaszowie. Wykonywany jest odcinek kanalizacji sanitarnej w tej ulicy. Długość ponad 2 km. Jest to jeden z odcinków realizowany w ramach dużego projektu, dużego kontraktu. W sumie wykonamy ponad 102 km kanałów sanitarnych i modernizację istniejących już kolektorów ściekowych ilości ponad 19 km. W chwili obecnej miasto Tomaszów jest skanalizowane tylko w niewiele ponad 70% gospodarstw domowych. Natomiast po zakończeniu tej inwestycji będzie skanalizowanych 98% gospodarstw domowych, jak również i zakładów funkcjonujących na terenie miasta i aglomeracji. To jest ten efekt, który uzyskamy po zakończeniu tejże inwestycji. Inwestycja jest ograniczona w czasie i taką datą nieprzekraczalną jest koniec roku 2015 i do tego czasu musimy zdążyć zarówno z wybudowaniem, z modernizacją oczyszczalni, z renowacją kolektorów, jak również i z rozliczeniem tej inwestycji. Największa w Tomaszowie Mazowieckim inwestycja ruszyła w styczniu 2013 roku. Rozpoczęła się od położenia kanalizacji sanitarnej w części dzielnicy Starzyce, w ulicach Piaskowej, Smolnej, Lubocheńskiej, Zajęczej, Jeleniej, Grzybowej, Leśnej, Dębowej i Duracza. Na części kontraktów toczą się nadal procedury administracyjne, przygotowanie projektów i uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych. Inwestycja realizowana jest zarówno na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, m.in. w dzielnicach Białobrzegi, Ludwików, Nagórzyce, jak również w miejscowościach gminy Tomaszów Mazowiecki, takich jak Smardzewice, Komorów, Zaborów i Wąwał. Znajdujemy się na placu budowy na ulicy Ligi Morskiej i Rzecznej w Tomaszowie Mazowieckim. Tutaj do wykonania mamy w wykopie otwartym 200 metrów kanału w średnicy DN500. Prace będą wykonane tutaj w technologii wykopowej, czyli wykop otwarty, ułożenie nowych rur w wykopie. Mamy do zrealizowania w Tomaszowie ponad 19 km kanalizacji w metodzie bezwykopowej, czyli wszystkie kanały poddajemy renowacji. Na terenie gminy wybudowanych zostanie 40 km nowoczesnej kanalizacji ściekowej dla około 4,5 tysiąca rodzin. Umożliwi to przyłączenie się do nowej sieci sanitarnej ponad 15,5 tysiąca osób. Największym przedsięwzięciem wykonywanym w ramach projektu, zarówno pod względem finansowym, jak i zakresu prac, jest modernizacja oczyszczalni ścieków. W czym jest zawarta cała modernizacja? Przede wszystkim chodzi o mechanizację i automatyzację procesów. To jest obiekt, który ma kilkadziesiąt lat. On nie spełnia już wymogów XXI wieku. Praca jest ciężka, warunki są ciężkie, tutaj są zagrożenia biologiczne. Wszystkie zbiorniki będą przykryte, będzie hermetyzacja, będą przy każdych obiektach biofiltry, czyli to powietrze wyciągane z tej hermetyzacji będzie jeszcze oczyszczane. Nastąpi pełna automatyzacja na wszystkich węzłach.
Będzie wprowadzone chyba pierwsza oczyszczalnia w Polsce ze złożem zawieszonym. Chodzi o redukcję azotu w niskich temperaturach. To jest nasza taka tutaj myśl, żeby wyjść naprzeciw dyrektywom unijnym, bo myślę, że w niedługim czasie polskie prawo będzie dostosowane do dyrektywy unijnej i będzie trzeba robić pomiary azotu też w niższych temperaturach. Całkowity koszt realizacji projektu zamknie się kwotą ponad 209 milionów złotych, z czego 60%, czyli ponad 102 miliony złotych, to dofinansowanie z funduszu unijnego. Montaż finansowy dla tej inwestycji został przez nas przygotowany w sposób następujący. Ponad 60% jest to dotacja z Unii Europejskiej. Kolejne 60 milionów są to środki pozyskane z pożyczki na preferencyjnych zasadach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No i oczywiście pomoc miasta Tomaszowa Mazowieckiego, która od 2 lat dla spółki 2 miliony rocznie jest powodowana. No i oczywiście środki własne, które od 4 lat spółka zbiera na koncie, a one już są wydatkowane w tej części pierwszej, bo najpierw płacimy faktury ze środków własnych, następnie refundacja środków unijnych. Także ten mechanizm zaczął już funkcjonować i będzie tak trwał do końca 2015 roku. Projekt pod nazwą Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.